Hej, witam Was serdecznie w odcinku powieściologii, który nie mógłby być bardziej osobisty i właściwie trochę intymny i bardzo eksperymentalny. Jestem bardzo ciekawa Waszych reakcji. Przez ostatni ponad rok zachęcałam Was wszystkich jako pisarzy do eksperymentowania, do wychodzenia ze strefy komfortu, do próbowania rzeczy, z którymi nie do końca czujecie się pewnie, i dzielenia się tymi rzeczami, tekstami, którymi które piszecie ze mną oraz innymi pisarzami na powieściologii. Jednocześnie dostałam od Was dużo, dużo, dużo prośb o to, żeby podzielić się jakimś tekstem, który sama piszę. I jakiś czas temu na blogu powieściologii załączyłam trzy krótkie opowiadania, wszystkie w języku angielskim, bo jest to język, w którym piszę na co dzień. Um, ale dlatego, że zbliżają się święta i dlatego, że przez ponad rok mam taką misję e, Motywowania ludzi do robienia rzeczy niekomfortowych, to brzmi bardzo dziwnie, <grych> ale mam taką misję e, motywowania pisarzy do robienia tekstów, z którymi nie czują się do końca pewnie. Chciałabym dać wam to samo, i dzisiaj zrobiłam coś, czego obiecałam sobie nigdy nie robić. Przetłumaczyłam swoje własne, bardzo krótkie opowiadanie. I o ile nie jestem do końca przekonana, czy to tłumaczenie oddaje w pełni to, jaki jest ten tekst w oryginale. Ponieważ nie jestem tłumaczem, a jestem pisarzem i dlatego, że nigdy nie chciałam tego robić, a to dlatego, że uważam, że tłumacz i pisarz ym, działają na zupełnie innej subtelności i wymagają zupełnie innych umiejętności, to dlatego, że chciałabym pokazać, a nie tylko powiedzieć, a zdecydowałam się podzielić z wami tymi tekstami. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii na temat tych tekstów, które zaraz wam przeczytam. Jestem ciekawa każdych słów krytyki, jakie dla mnie macie, szczególnie jeżeli chodzi o tłumaczenie, ponieważ jest to dla mnie absolutnie nowy teren, ale dla tych, którzy operują oboma językami, jestem bardzo ciekawa, jak widzicie te różnice, które zostały, um, które pojawiły się w wyniku tłumaczenia i jak też traktuje się tekst oryginalny, który jest mi zdecydowanie bliski to są moje takie trochę życzenia świąteczne ponieważ chciałabym wam wszystkim życzyć dużo 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 inspiracji chciałabym was życzyć determinacji oraz przede wszystkim życzyć wam tego żebyście czuli się mm, czuli, że jest dla was środowisko, gdzie możecie eksplorować swoje najdziksze i swoje najdziwniejsze pomysły i mam nadzieję, że powieściologia w jakiś sposób te środowisko wam daje i życzę Wam, żebyście wychodzili ze strefy komfortu, żebyście poznawali rzeczy, które mogą wydawać Wam się bolesne albo straszne, ponieważ tam właśnie leży prawda literacka, do której tak bardzo wszyscy dążymy. I mam nadzieję, że te święta, mimo całego amoku związanego z gotowaniem i z cokolwiek tam jeszcze robicie, ja głównie gotuję, um, mimo wszystko znajdziecie czas na jakieś literackie przemyślenia i może te święta dadzą Wam... Pomysł, ale na dobre zdanie, nawet jeżeli to będzie zdanie, to, to to jest bardzo ważne. Dziękuję też Wam wszystkim za to, że jesteście na powieściologii, że wspieracie mnie tak bardzo w mojej szalonej misji i że słyszę od Was bardzo często, jak Wasz obraz pisania zmienia się pod wpływem tego, co Wam mówię. Jest to dla mnie najpiękniejsza relacja, jaką mogłam z kimkolwiek stworzyć. To jest relacja, kiedy ktoś widzi w pisaniu to, co ja sama chcę zobaczyć. I dziękuję Wam wszystkim. Chciałabym wyróżnić parę osób, ale czułabym się nie fair. Ale pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Te osoby, które szczególnie się udzielają, wiecie o kim mówię i bez Was nie byłabym pisarzem, jakim jestem teraz. Bez Was nie byłabym w stanie przetłumaczyć tego opowiadania, i bez Was na pewno nie byłabym w stanie być teraz tutaj przed kamerą i jednak obnażyć się jako pisarz, bo dla mnie też dzielenie się moimi tekstami jest czymś. Dosyć przerażającym. Więc dziękuję Wam wszystkim. Mam nadzieję, że święta będą dla Was udane. Mam nadzieję, że nowy rok przyniesie dużo nowych pomysłów i jeszcze więcej cierpliwości, i determinacji. Mam nadzieję, że nie będziecie się bać i że powieściologia daje Wam miejsce, gdzie możecie się spełnić jako pisarze, bo to jest bardzo ważna relacja z innymi pisarzami. A teraz przechodzę do następnego filmiku, który zaraz obejrzycie, i tam podzielę się moimi opowiadaniami.